Cholera jest tam i za chwilę strzeli. Po prostu nie wiem. Gwint z jasnego nieba. Od godziny czekam na pianistę, klapistę zasranego. Mam występować i nikogo nie ma. Nie, nie wiem, nie wiem. Coś się tam pałęta pod drzwiami. Dzień dobry. Zaraz, to ja mówię dzień dobry, nie pani. Zasada jest taka, że jak się wchodzi, to się mówi dzień dobry, a nie, że jakże jest, to się mówi dzień dobry. Także może jeszcze raz. Proszę pana, zasady proszę, są takie, że jak się z kimś umawia, to się nie spóźnia. Proszę mi dać wejść kulturalnie i zrealizować się, uwaga. To ja się... I teraz powinienem usłyszeć, proszę, wchodzę i mówię kulturalnie. Bo tutaj kultury to brakuje. I mówię, dzień to jest kulturalne miejsce, to na występy. I jestem artystką. I mówię dzień dobry. Wesoły dzień dobry. Czy kim pan jest? Artystką. Będę tu występować. I pan miał tu grać. Artystka. Pan miał mi akompaniować. Z kociego teatru, cholera jasna. Wypraszam sobie. No to z psiego. Proszę pana, z ja... Z dziurą w kurtynie. Proszę pana, ja zdążyłam... Ze sceną, ze skrzynek. A, artystka. Nie, jestem ja po prostu tak artystami oburzona, to aż ja się cała trzęsę. Ja z artystami to aż ja się to cała trzęsę. Pracuję na co dzień, to nie z takimi przecież. Ja się cała trzęsę, proszę pana, ja zdążyłam pójść dzisiaj do fryzjera i ja się nie spóźniłam. I co, zamknięte było? Bezczelny pan jest. Dobrze, niech już pan może zacznie grać, dobrze, bo... Ma pani jakiś grzebień, szczotkę? Bo tu nie ma po prostu co już dłużej. Toaletce, grzebień, szczotka, proszę się doprowadzić do porządku i dopiero będziemy rozmawiać. Dobrze, niech pan może już zacznie grać, proszę pana. Zaraz, bo ja nie mogę weny złapać, przecież to dawam. Już pan gra. Dobrze. Nie dyskutuje. Ten pies. Gdy jest, to się gwiazdy dobre śmieją. Ten pies, gdy jest, to się serca wielkie grzeją. A gdy tu szła straszna i zimna noc, zaraz skacząc przybiegła psia moc. Luna to szczęście malutkie jest. Luna to Luna to nie jest zwyczajny pies. Czadam, 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 Luna to wdzięku ma całą moc. Lunie to oddasz ostatni koc. Ło, 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 Lunie to oddasz ostatni koc. Ten pies. Gdy jest, to już jaśniej słońce świeci. Ten pies, gdy jest, to już wielki uśmiech leci. A gdy tu noc ciemna będzie znów szła, to przegoni ją magia psia. Luna to szczęście malutkie jest. Luna to nie jest zwyczajny pies. Tadam, tadam, tadam. Luna to wdzięku ma całą moc. Lunie to oddasz ostatni koc. Ło, 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 Lunie to oddasz ostatni koc. No ciemna będzie znów szła. To przegoni ją magia psia. Luna to szczęście malutkie jest. Luna to nie jest zwyczajny pies. O, Luna to nie jest zwyczajny pies. O, Luna to nie jest zwyczajny pies. Luna to nie jest zwyczajny pies. Luna to nie jest zwyczajny pies. Dun, dun, dun.
No i widzi pan? Mówi pani, że całkiem nieźle. Tam w dwóch miejscach nastąpiło załamanie tonacji, ale to tylko ja słyszę, bo ja tu jestem profesjonalistą, ja się na tym znam, nikt tego nie zauważy, gwarantuję pani, ja to mogę zretuszować jeszcze. Proszę się tak nie wierzyć. Wie pani co, pani wrzaski to były trochę uzasadnione. Dlaczego? Te histerie artysty z powodu spóźniającego się pianisty. No, dziękuję panu. Powiem pani, że to jestem pod wrażeniem. Dziękuję panu. Sam pan widzi. Sam pan widzi to. No, przepraszam, pan, proszę być dokładnym. Ja słyszę, ja sam słyszę, a widzieć to nie wystarczy. To trzeba słyszeć. Dobra, do widzenia. Ten dar to nie wszyscy mają. Do widzenia, proszę pana. Ja teraz muszę iść do domu i się uspokoić, bo to cały dzień będzie mnie bolała głowa. Chwilę. Przepraszam, a należności? Ureguluję to później. Kartą? Przelewem. Tą, co ostatnio nie działała? Przelewem. Żegnam, ja już wychodzę. Zaufam pani. To teraz proszę taką lekcję jeszcze, za darmo pani udzielę. Do widzenia. Do widzenia. O. Do widzenia. Myślę, że jakoś się jeszcze zobaczymy. Niedługo.